Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku OLL z Metalem. OLL na dzisiaj to kolejny pasek. Tym razem trochę trudniejszy niż wczorajszy. Od razu wam go pokażę. Numerek 36. Tutaj jak go stworzyć, tutaj jak go rozwiązać. Dobra, jedziemy. Trzymamy kostkę w ten sposób. Teraz najpierw pokażę tak trochę szybciej, żeby było widać, jak to wykonać w całości. Mamy tutaj pasek i mamy takie takie krawędzie, które odstają w stronę, nie tworzą krzyża. I mamy takie cztery narożniki, które są ustawione wzdłuż w dwóch liniach. Czyli widzicie, tu i tu. No i trzymamy kostkę w ten sposób, że pasek mamy w poprzek. Dobrze, i zaczynamy. Dobra, to był jeden raz. Teraz wam go pokażę trochę wolniej. Już będę trochę tłumaczył. Tak, trzymamy kostkę tak, że mamy tutaj ten pasek, jak już mówiłem. I zaczynamy lewą ręką. Najlepiej już kostkę nie trzymać tak, że tutaj mamy górną, tylko lepiej już trzymać sobie tak, że trzymamy od góry, żeby łatwiej ją nam było tak trzymać, a nie tak, bo potem musimy zrobić B, back, czyli tu, a nie, czyli tutaj, to głupio tak trochę, tak głupio palcem potem ciągnąć, jak lepiej od razu tutaj kostkę odsunąć i trzymać ją tak i od razu. Dobra, więc zaczynamy, jedziemy jeszcze raz. Trzymam kostkę tak i jedziemy. Back. Wracamy. I dosuwamy tutaj taki bloczek dwukolorowy. Znaczy ten biały dwukolorowy, a tak to tu mamy takie L. I teraz robimy sexy move dwa razy do tyłu. Raz i dwa. Ale nie dokręcamy tutaj. Czyli zostajemy tu. Cofamy ten pasek, dalej trzymając tak od góry, cofamy tu prawą ręką i cofamy z powrotem. Dobra, jeszcze raz, trochę się błyszczy to. O, chyba lepiej będzie, tak, lepiej zdecydowanie. Jedziemy, wyciągamy taki pasek podwójny i dokręcamy go tu. Dalej. Dwa razy sexy move niepełny. I kończymy tak, nie dosuwając tutaj. I teraz dosuwamy tu, do tyłu. Tu odsuwamy. I wracamy. I wykonał nam się taki jeden algorytm. Jak go wykonam jeszcze drugi raz, to powstanie ten, który chcemy osiągnąć. Czy jeszcze raz. Widzicie? Nie takie trudne. Chociaż, żeby zapamiętać go, trzeba trochę czasu poświęcić. Zauważyłem, że im więcej algorytmów zapamiętuję, tym codziennie mi jest łatwiej kolejny zapamiętać. Jedziemy jeszcze raz. Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. No. To chyba byłoby na tyle, zrobię jeszcze raz szybko. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że widzieliście mój filmik z kostkami, z unboxingiem. Mam tutaj Shillonga, Mirrora i jednego Cyclone Boys 3x3 z Fulbrightowym plastikiem został mi, reszta już poszła. Zapraszam, jak ktoś chciałby sprawdzić, jaka to jest kostka. Całkiem ciekawa. No nie wiem, co tu. O właśnie, wykreślimy dzień. I zapomniałem jeszcze, że dzisiaj jest niedziela i robię przykładowe ułożenia. A więc mamy tutaj już przygotowany timer, to już sobie go tak położę i pomieszamy z ręki. Kurde, wkurza mnie takie, muszę wyłączyć
ten poruszenie na silniku, bo kamera sama sobie sama sobie wyrównuje poruszenia. Dobra, zaczynamy. Oglądniemy kostkę. Dobra, 22:60. Nie najlepszy czas, ale mogę powiedzieć, że wcześniej kręciłem, to wyciągnąłem sub 16. Akurat fajnie się udało i możemy jeszcze raz ułożyć, może mi się uda lepiej. No, nie idzie mi co prawda najlepiej, ale... No. Look ahead mi nie idzie. Ło, w ogóle nie powinienem pokazywać tego czasu. 28 było, ale to wiecie. Jak się tak przez kamerę patrzy, to... Dobra, to było na tyle. Dzień wykreślony, algorytm wyuczony. To już chyba taki rym zaczyna wchodzić. No i do zobaczenia jutro. Cześć!